Cześć, tu Leszek. Miałem jeszcze wczoraj wam nagrać film o scyzoryku Victorinox Swisschamp XXLT, bo wczoraj nagrywałem całą serię o rodzinie scyzoryków Swisschamp, czyli podstawowy już nagrywałem wcześniej, natomiast wczoraj był Victorinox Swisschamp XL i XLT, natomiast dzisiaj scyzoryk, przepraszam za te granie głupie, ale pieprzony sprzedawca gazu się uwziął i krąży dookoła mojego domu. Dobra, scyzoryk widzicie strasznie grubaśny na tle mojej wielgachnej łapy. Porównanie ze standardowym Swisschampem, no to jest dwa razy ta grubość. Spokojnie dwa razy. Dobra, co do scyzoryka, no co możemy powiedzieć, na pewno nie jest to wersja do edycowania, co byłoby to ciekawe doświadczenie dla ludzi takich niewnożowionych, jakbym wyciągnął z kieszeni takiego kolosa. Ciekawe jestem ich reakcji, no ale jest to za drogi scyzoryk, żeby tak po prostu go edycować. Dobra, na grzbiecie co mamy? Korkociąg plus stary jeszcze śrubokręt plus szpilka jest tam, widać. Dobra, co dalej? Dłuto, pierwszy śrubokręt, później mamy drugi śrubokręt. I co? Na tym koniec śrubokrętów mamy pierwszy hak. Śrubokręty się niczym nie różnią, płaskie, także to jest takie, powiedzmy, no trochę lipa. Tu ze strony panów z IBACH. Natomiast jeśli chodzi o hak, no to jeden jest tutaj takiej budowy standardowej, a drugi jest, ten jest szerszy. I muszę tutaj zalukać. Ten drugi szerszy wchodzi tam, gdzie jest jeszcze jedno duże ostrze i taki dziubak jak w Aloxach. Dobra, i dlaczego ten drugi jest szerszy i teraz on będzie widać? Bo ma tu ten pilniczek do paznokci. Także te akurat narzędzia chociaż trochę się różnią. No, widać, że tu się tak już trochę wykrzywił na tych nitach. Co mnie wcale nie dziwi, no bo tu jest taki najprawdopodobniej nit, nie wiem, 10-centymetrowej długości, no to 10 cm pręta no raczej już się może powyginać. Dobra, no i dziubak grzbietowy, no i tak jak już pokazywałem, znowu jest tu zdublowany już, jak wiele narzędzi w tym scyzoryku, tu jest zdublowany. Natomiast to zdublowanie dwóch dokładnie takich samych śrubokrętów, no to już jest taka trochę ordynarna sprawa, no ale cóż poradzić. Na pocieszenie powiem, że ten konkretny model już jest dawno nieprodukowany, jest bardzo rzadko dostępny. A dlaczego? Bo ma tutaj zapalniczkę. Dobra. I tak, ze śrubokrętami mówiłem, że była lipa, bo są, tu już są zdublowane. Są one również zdublowane po stronie brzusznej. Mamy jeden ze slotem, jedno gniazdo, mamy drugie gniazdo i żeby było śmieszniej, no to oczywiście są otwieracze wszystkie, które też mają śrubokręty tu i tu i mamy też Philipsa, no coś tam musieli dać naprzeciwko szkła powiększającego, a już się panu nie chciało pomyśleć, co by to mogło być. Więc mamy coś takiego, mamy otwieracz, bo otwieracze tutaj mamy taki i taki, mamy też otwieracz combo, no i znowu, też w nim jest śrubokręt, też jest zdublowany, co tam jest naprzeciwko combo, czekajcie, niech zerknę, sam aż, nie, aha, ostrze do otwierania zegarków, okej, no niech będzie. I co, i tak jeszcze się z bliska przyjrzę.
to chyba wszystko, jeśli chodzi o śrubokręty. Więc policzmy dwa na grzbiecie. Na trzeci tutaj licząc ten w korkociągu. Czwarty, piąty, szósty, siódmy i ósmy, dziewiąty. 9 śrubokrętów, no to już jest tak pojechali dosyć grubo panowie z Victorinoxa, no ale tak jak mówię, no tutaj raczej w tym scyzoryku już nie należy, już widać od razu po grubości, że nie należy się doszukiwać logiki i funkcjonalności, tylko no raczej udziwnień, no co tu dużo powiedzieć. No i te udziwnienia są i no i kosztują. Nie? Dobra, co dalej, że tu przy brzuszku jesteśmy, no to jest to małe ostrze, jest to duże ostrze. Akurat ostrzy tu jest też dużo, ale one już są tak różnego rodzaju, do tak różnych prac, że no na pewno nie da się ich załatwić tak jak tutaj, tylko jedno gniazdo bitów i czterema bitami. No więc standardowo to ostrze, później mamy ostrze do otwierania zegarków, ale bałem się, że się zranię, nie, jestem P. Także jesteśmy przy ostrzach, to co mamy dalej? Mamy ostrze typu elektrician, mamy ostrze typu pruner, to co było w Swiss Champie XLT. Bo tutaj jak łatwo się domyślić, jeśli jest XLT, no to XLT to jest jego rozszerzenie, także dużo, dużo narzędzi jest tu wspólnych. Co byliśmy przy ostrzach, to jeszcze jest co najmniej jedno. Nie, no już tylko jedno. Jest ostrze ząbkowane, także te ostrze się różnią, no bo to się nadaje na przykład, to elektryczne nadaje się oczywiście do elektryki i do jakiegoś strugania. Małe ostrze, to standardowe małe ostrze, to jest taki trochę problem, bo nie wiem, do czego się tak szczególnie nadaje. No bo ani bułki tym nie przykleimy, ani chleba nie posmarujemy. Kształt jakiś do rzeźbienia też nie jest szczególnie wygodny, no ale jest, powiedzmy, do czegoś tam jakichś drobnych rzeczy, nie wiem do czego. No, może do rozcinania paczek. Kolejne ostrze do takie tępawe trochę, ale to nic, żaden problem, do zegarków. Ostrze typu pruner, chyba do jakichś prac okrągniczych. Ja akurat go za bardzo nie lubię, no ale są fani tego ostrza. Ostrze główne, no to ostrze główne się przydaje, no a ostrze ząbkowane przydaje się do na przykład cięcia lin, jakichś materiałów tekstylnych. Dobra, co tam dalej? Te dziubaki, to już mówiłem, jeden grzbietowy, jeden tutaj taki jak w Aloxa. Nawet muszę się przyjrzeć, zaraz niech poszukam, bo gdzieś tu miałem elektrusiana. Poczekajcie sekundkę. Dobra, jest złachany elektrician. I sobie zalukamy, czy to jest dokładnie to samo narzędzie. Wygląda ono dokładnie to samo, także no jest to do mnie dobra informacja, bo zamierzam tego elektriciana też tak trochę przerobić. No widzicie, że już nie chodzi tak jak by się chciało, ale jest to dobra informacja, bo ten rozwiertak też jest bardzo, bardzo zacnym narzędziem, jeśli chodzi o rozwiercywanie. Co tam mamy dalej, więc już z tych takich zdublowanych narzędzi chyba wszystko. Mamy pilnik starego typu, znowu to pokryty tym chromem, co pogarsza jego właściwości tnące. Ta szpatułka, kurczę, przy tym ostrzu typu pruner nie jest najszczęśliwszym wyborem. Muszę można chlasnąć, ale jest ta szpatułka. Są... kolejna rzecz, gdzie trzeba łapę wsadzić dosyć głęboko. Czekajcie. Czymś innym sobie pomogę. Nie chcę tu przy tym otwartym ostrzu operować. Piła do drewna. Znana, lubiana, skuteczna i tak dalej. Nożyczki. Co tam dalej mamy? Ustrojstwo do ryb, czyli linijka, skrobak do ryb i wypychacz haczyków.
kombinery. Już nowy typ, czyli nie jest to aż taka stara produkcja, ten Swiss Champ. I lubka jeszcze starszego typu. Producent naliczył tu, jeśli się nie mylę, około 80 funkcji. Nie wiem gdzie tak naprawdę, no ale okej. No, możliwe, że jest 80 funkcji, jeśli liczyć każdą funkcję cięcia jako osobną. Przepraszam, muszę tak trochę pozgrzytać zębami, żeby się nie uciąć, a jednocześnie skorzystać z okazji, żeby Wam zaprezentować w jednym ujęciu wszystkie ostrza i udziwnienia tego scyzoryka. Tak. Dobra. Już jesteśmy blisko. Tak jak mówię, no scyzoryk fajny pod względem kolekcjonerskim, natomiast pod względem użytkowym czysty przykład upychania czego się da w jednym scyzoryku. I coś takiego myślę, że ma tylko zastosowanie w scyzorykach stricte kolekcjonerskich i niczym więcej. Natomiast, patrzcie, zapomniałbym o najważniejszej rzeczy. Dobra, to zobaczcie sobie to. Najważniejsza rzecz, przecież ta zapalniczka. Tu trochę jestem rozczarowany, bo ona jest napełniona, czekajcie, gdzie jest to przeziernik. Może będzie widać, jest napełniona gazem. I tak, tu zaworek mi trochę puszcza. Tutaj iskra jest, gaz podaje, nie pali. Znaczy gaz tak podaje, powiedzmy, powiedziałbym umiarkowanie, nie? Bo to... No, w każdym razie tak, nie pali, chociaż sprzedawca, kolega z Formnice zarzekał się, że wszystko działa w tym scyzoryku. No ale z drugiej strony zapłaciłem za niego tak niską cenę, biorąc pod uwagę ceny z eBaya, nawet za takie z niedziałającą zapalniczką, że mogę mu to wybaczyć. I to tyle, jeśli chodzi o ten model, jeśli chodzi o rodzinę ogólnie Swiss Champa. To brakuje mi, jak widzicie, tylko modelu XAVT. Niezbyt rzadkiego, także nie spieszę się z jego zakupem. Bardziej mi zależało, żeby XXLT kupić, chociaż choćby taki z niedziałającą zapalniczką. Mam oczywiście, pewnie jak się trafi kolejna okazja do zakupu, jeszcze będzie to z działającą zapalniczką, no to już będzie super sprawa. To na razie tyle. Dzięki, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej konstrukcji i czy wydalibyście na taki przedmiot kolekcjonerski jakąś pokaźną sumkę. Dzięki.